Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Czy twoja działka kryje wstrząsające niespodzianki? Ja jestem spokojny. Zdiagnozowałem działkę z ongeo.pl. Ty też zasługujesz, by wiedzieć wszystko o działce, którą posiadasz lub kupujesz. Zdiagnozuj działkę z ongeo.pl. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam, gdzie aktualnie budowane są autostrady i drogi ekspresowe. Realizowane trasy będę omawiał według numeracji od najniższego do najwyższego. W filmie omówię tylko fragmenty, które są fizycznie w budowie, a nie te, gdzie są podpisane umowy na projekt i budowę. Obecnie trwają kontrakty na budowę lub projekt i budowę dla 1207 km autostrad i dróg ekspresowych. Spośród nich w fazie budowy znajduje się 646 km, z czego 142 km są planowane do otwarcia w tym roku. W realizacji są 42 km drogi ekspresowej S1 w trzech różnych miejscach. W budowie jest S1 z Podwarpia do Dąbrowy Górniczej długości 7 km. Drogę buduje Budimex, a trasa ma zostać otwarta niebawem z wyłączeniem węzła Pogoria w Dąbrowie Górniczej. Następnie w realizacji jest fragment od węzła Oświęcim do węzła Bielsko-Biała-Chałcnów długości 27 km. Realizacją dwóch odcinków zajmują się firmy POR oraz Mirbud. Warto tutaj wspomnieć, że w ramach kontraktu na budowę drogi S1 realizowana jest również budowa obwodnicy Oświęcimia oraz Bierunia w ciągu DK44. Do pełni szczęścia brakuje wciąż prac na odcinku Zmysłowic do Oświęcimia, gdzie trasę będą realizować Budimex oraz Strabag. Wciąż nie ma tutaj wydanej zgody na realizację inwestycji drogowej. Biorąc pod uwagę, że według warunków kontraktu decyzja ta miała zostać wydana w ciągu 7 miesięcy, a proces jej wydawania ciągnie się już 1,5 roku na fragmencie południowym oraz rok i 2 miesiące na fragmencie północnym, możemy już na starcie budowy założyć około rok opóźnienia inwestycji. Oznacza to niestety, że przez dłuższy czas nowo otwarte odcinki od Oświęcimia do Bielska Białej będą służyły tylko dla ruchu lokalnego, a tranzytowi nadal będzie się bardziej opłacało używać starej DK1. Na węźle Bielska Biała-Chałcnów w przyszłości doprowadzona zostanie S52 od strony Krakowa, jednak na ten moment trudno powiedzieć niestety coś sensownego o tym odcinku. Choć sam węzeł został zaprojektowany z uwzględnieniem S52, to niestety zdecydowano się, aby teraz budować go tylko częściowo. Podczas realizacji S52 za kilka lat będzie trzeba oddzielnie dobudować brakujące łącznice i wiadukty węzła, aby obsłużyć nowe relacje. Zbliżając się do granicy ze Słowacją, w budowie jest ostatni brakujący odcinek z Przybędzy do Milówki długości 8,5 km. Droga jest budowana częściowo jako jednojezdniowa, a częściowo jako dwujezdniowa. Tutaj głównym wykonawcą pracy jest Mirbud, a otwarcie tego fragmentu nastąpi zapewne w drugiej połowie 2025 roku. W ciągu tego odcinka budowane są zarówno tunele, jak i estakady. Niewątpliwie będzie to jedna z najpiękniejszych widokowo dróg w kraju. W budowie jest aż 101 km autostrady A2 na wschód od Warszawy. W realizacji jest 7 odcinków z Kałuszyna przez Siedlce do Białej Podlaskiej. Po drodze budowane są następujące węzły: Kałuszyn, Groszki, Siedlce Zachód, Południe i Wschód, Łukowisko na przecięciu A2 i S19 oraz Biała Podlaska. Głównymi wykonawcami prac są firmy Intercor, Stekol, Polakwa oraz Strabag. Dwa odcinki, czyli obwodnica Kałuszyna oraz kawałek obwodnicy Siedlec, powinny zostać otwarte w tym roku, a pozostałe w przyszłym. Natomiast fragment od węzła Biała Podlaska do granicy z Białorusią posiada decyzję środowiskową i trwa opracowywanie projektu budowlanego. W czerwcu ruszyła rozbudowa autostrady A2 od węzła Poznań-Krzesiny do węzła Poznań-Wschód. Na długości 10 km zostanie dobudowany na zewnątrz trzeci pas ruchu. Oddanie drogi do użytku w przyszłym roku. W budowie są trzy ostatnie odcinki drogi ekspresowej S3 w dwóch różnych miejscach. Dwa z nich zlokalizowane są na północy kraju. Są to 33 km dwujezdniowej drogi ekspresowej ze Świnoujścia do Truszyna. Mimo że data otwarcia trasy jest wpisana na koniec tego roku, to na ten moment trudno powiedzieć, czy ten termin zostanie dotrzymany. Realizacją prac zajmują się firmy Polakwa oraz Polbud. Natomiast na południu kraju w realizacji jest odcinek z Bolkowa do Kamiennej Góry długości 16 km wraz z najdłuższym tunelem pozamiejskim w Polsce. Drogę realizuje POR, a otwarcie przewidziane jest w połowie lipca tego roku.
Będzie to niewątpliwie ogromne wydarzenie, więc dla osób chętnych planuję zrobić spotkanie z pasjonatami dróg w dniu otwarcia trasy. Spotkanie odbędzie się gdzieś pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą i będę o nim informował na moich stronach, więc proszę być na bieżąco. Nasza S3 dotrze więc do granicy, ale niestety budowa D11 po czeskiej stronie wciąż się nawet nie rozpoczęła. W realizacji jest aż 115 km drogi ekspresowej S6 od okolic węzła Sianów Wschód do węzła Boże Pole Wielkie, znajdującego się między Lęborkiem a Wejherowem. Budowana trasa jest podzielona na 7 części, a ich realizacją zajmują się firmy Kobylarnia, Mirbud, Stekol, Strabag, NDI, Aldesa, Intercore oraz Budimex. Całość kontraktowa ma zostać otwarta do końca 2025 roku. Wtedy też będzie dało się przejechać całą S6 od granicy polsko-niemieckiej przez Szczecin, Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk do Trójmiasta, co niewątpliwie będzie ogromnym wydarzeniem. W czerwcu tego roku została natomiast otwarta długo wyczekiwana obwodnica Koszalina w ciągu S6, więc nie trzeba już wyjeżdżać do miasta jadąc tranzytem. W budowie pozostaje na niej jeszcze druga jezdnia estakady o długości 800 metrów. Trwa budowa 86 km drogi ekspresowej S7 w trzech różnych miejscach. W realizacji są 32 km S7 od węzła Gdynia-Chwaszczyno do węzła Gdańsk-Południe. Trasę buduje Budimex oraz Mirbud. Północna część, którą realizuje Budimex, prawdopodobnie zostanie otwarta w tym roku, natomiast część południowa wraz z obwodnicą Żukowa w ciągu DK20 w przyszłym. Budowana droga nazywa się Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta i jednym z jej zadań jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza istniejącą trasę S6, a co za tym idzie zmniejszenie korków na istniejącej S6. Po otwarciu zobaczymy, czy tak się stanie. W realizacji tego kontraktu jest m.in. całkowita przebudowa węzła Gdańsk-Południe, który do tej pory bardzo się korkował. Mimo że węzeł jest budowany właściwie od nowa, to niestety, ale ponownie w kilku kluczowych relacjach łącznice będą miały na początku albo na końcu zwężenie z dwóch do jednego pasa, co niewątpliwie nie wpłynie właściwie na ruch. A w okresach wzmożonego natężenia będzie skutkować korkami, które będą wylewały się też na autostradę A1, powodując niebezpieczne sytuacje i wypadki. Następnie w budowie jest odcinek S7 z Płońska do Czosnowa długości 34 km. Realizacją zajmują się firmy Aldesa, Mostostal i Budimex. Obecna DK7 i S7 są tutaj poszerzane do przekroju trzech pasów ruchu w każdą stronę. Otwarcie ma nastąpić w przyszłym roku. W ramach przebudowy poszerzany jest m.in. most nad Wisłą do trzech pasów ruchu. Na razie dostępne dla kierowców są na nim trzy pasy na jednej jezdni ze środkowym pasem zmieniającym swój kierunek w zależności od pory dnia w celu zmniejszenia zatorów. W realizacji są również dwa odcinki S7 na południu kraju. W budowie jest trasa z Miechowa do Szczepanowic długości 5 km. Drogę buduje FABE Polska, a otwarcie planowane jest w sierpniu bieżącego roku. Natomiast kawałek dalej w realizacji jest fragment od węzła Widoma do węzła Kraków-Nowa Huta długości 18 km. Drogę realizuje Gularmak oraz Mosty Łódź. Pod koniec tego roku planowane jest otwarcie fragmentu od węzła Widoma do węzła Kraków-Mistrzejowice wraz z połączeniem do północnej obwodnicy Krakowa w ciągu S52. Więc jest ogromna szansa, że w 2024 roku dwa największe miasta w Polsce zostaną wreszcie połączone drogą ekspresową. Natomiast odcinek od węzła Kraków-Mistrzejowice do węzła Kraków-Nowa Huta zostanie otwarty w przyszłym roku. W realizacji jest 24,5 km drogi ekspresowej S11 od węzła Bobolice do węzła Szczecinek Północ na trasie z Koszalina do Poznania. Droga zostanie otwarta w 2026 roku, a budowę realizuje firma Intercore. Trwa budowa 14-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S12 od węzła Chełm Zachód do węzła Chełm Wschód. Trasę buduje Strabag i droga powinna być otwarta w 2025 roku. W ciągu trasy powstaną aż 4 węzły umożliwiające wjazd i wyjazd z Chełma na nową arterię. W realizacji jest 13-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S16 od węzła Borki Wielkie do Mrągowa. Trasa zostanie otwarta w tym roku, aczkolwiek nie umiem powiedzieć w którym dokładnie miesiącu. Budowę realizuje firma POR. W budowie jest kilka odcinków S19 w różnych miejscach kraju. Pierwszy z nich, długości 11 km, znajduje się pomiędzy granicą polsko-białoruską w Kuźnicy, a węzłem Sokółka Północ. Trasę buduje POR i ma ona zostać otwarta do końca tego roku.
Z racji, że przejście graniczne w Kuźnicy jest zamknięte, to fragmentem od węzła Kuźnica do granicy państwa auta nie będą się poruszać i na ten moment nikt nie wie, jak długo będzie to trwało. Następnie w budowie jest krótki fragment od wsi Krynice do węzła Białystok-Zachód, gdzie S19 będzie się krzyżować z S8 w stronę Warszawy. Jego otwarcia możemy się spodziewać pod koniec 2026 roku. Dalej w realizacji jest odcinek od węzła Bielsk Podlaski Zachód do okolic miejscowości Sarnaki w województwie mazowieckim. Trasę długości 62 km realizują Budimex, Strabag oraz Colin Insat. Kontraktowo otwarcie ma nastąpić w 2025 roku, jednak odcinek najbardziej na południe, czyli obwodnica Siemiatycz wraz z mostem nad Bugiem, z racji fizycznego startu prac dopiero na początku tego roku, zostanie otwarty później. W ramach tej budowy realizowany jest również nowy przebieg południowej obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66. Na początkowym etapie prac jest rozbudowa dwóch jednojezdniowych odcinków S19. W realizacji jest obwodnica Kocka długości prawie 8 km. Drugim miejscem jest fragment pomiędzy Sokołowem Małopolskim a Rzeszowem długości 16 km. Druga jezdnia na tych fragmentach zostanie zapewne udostępniona w 2026 roku. Przenosimy się na południe od Rzeszowa. S19 jest tutaj obecnie budowana na dwóch fragmentach niepołączonych ze sobą. Pierwszy to odcinek od węzła Rzeszów Południe do wsi Jawornik na połączeniu z obecną DK19. Realizacją zajmują się firmy Mostostal oraz Intercor, a ich długość to 22 km, natomiast otwarcie ma nastąpić w 2026 roku. Koło wsi Lutoryż niedługo zacznie się drążenie dwóch tuneli długości 2250 m. Natomiast jeszcze dalej na południe, bliżej granicy ze Słowacją, w realizacji jest fragment od węzła Krosno Północ do Dukli. Dwa fragmenty długości 20 km realizują Aldesa oraz Strabag. Od miejsca piastowego do Dukli droga jest niestety budowana bez pasów awaryjnych. Otwarcie ma nastąpić w 2025 roku. Trwa budowa północnej obwodnicy Krakowa w ciągu S52. Drogę o długości 12,5 km realizują Gulermak oraz Mosty Łódź. Inwestycja ma zakończyć się w tym roku. Z racji, że odcinek od węzła Kraków-Mistrzowice do węzła Kraków-Nowa Huta zostanie otwarty dopiero w 2025 roku, to początkowo po otwarciu możliwa będzie tylko jazda z S52 na S7 w kierunku Warszawy i na odwrót. Trwa budowa ostatniej części drogi ekspresowej S61. Jest to północno-zachodnia obwodnica Łomży długości 13 km. Trasę buduje Intercor. Przejezdność odcinka po jednej jezdni ma być osiągnięta do końca trzeciego kwartału bieżącego roku i wtedy wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy z Łomży. Natomiast dwie jezdnie zostaną otwarte w przyszłym roku. W ramach tej inwestycji budowany jest również nowy przebieg DK64 od węzła Łomża Północ do wsi Elżbiecin koło Piątnicy. Pozostała nam ostatnia droga ekspresowa, czyli S74. Trwa budowa obwodnicy Opatowa o długości prawie 7 km. Realizuje je Mostostal Warszawa, a droga powinna zostać otwarta do końca 2025 roku. W budowie są również trzy odcinki dróg krajowych o standardzie tylko nieznacznie niższym od tras ekspresowych, które moim zdaniem powinny być oznakowane jako ekspresówki, podczas gdy większość obecnych dróg ekspresowych powinna być przemianowana na autostrady. Pierwsza z nich to nowa DK47 z Rdzawki do Nowego Targu. Początkowo mówiło się o otwarciu przed wakacjami jej południowej części wraz z obwodnicą Nowego Targu na zasadzie przejezdności. Jednak wydaje się, że ten plan został porzucony i zamiast tego inwestycja zostanie oddana jako jedna całość dopiero na jesieni. Budowana jest obwodnica Pułtuska w ciągu DK61, której otwarcie planowane jest w przyszłym roku. Ostatnią drogą jest południowo-zachodnia obwodnica Brzeska, czyli pierwszy fragment planowanej nowej DK75 do Nowego Sącza. Termin otwarcia to wrzesień tego roku, ale niewątpliwie zostanie on jeszcze przełożony. Bardzo często dostaję od Was prośby o nagranie filmu o DK75. W tak zwanym wolnym czasie zrobię to, ale musicie jeszcze się uzbroić w cierpliwość. Na koniec garść statystyk. Spośród omówionych dróg 140 km to inwestycje, które według umowy powinny były zostać ukończone już w zeszłym roku. Jednak nadal są jeszcze w realizacji, a więc mają między pół a półtora roku opóźnienia. Co ważne, niekoniecznie oznacza to, że wykonawca realizuje daną budowę niezgodnie z harmonogramem. Większość obecnych opóźnień ma przyczynę w kwestii proceduralnych,
zwłaszcza w przedłużającej się procedurze wydawania decyzji z RIT, która często trwa nawet ponad dwukrotnie dłużej niż jest to zakładane w umowie. Dlatego jeśli chcemy uniknąć takich sytuacji w przyszłości, to najważniejszym wyzwaniem musi być teraz poprawienie wydajności procedur, zwłaszcza jeśli chodzi o urzędy biorące udział w procesie wydawania decyzji środowiskowej oraz z RID-u. Kolejne 31 km to zaległości z 2022 roku oraz 2021 roku. S7 koło Krakowa i S61 koło Łomży. Są to ostatnie już na szczęście byłe kontrakty włoskich firm Salini i Totto Construzioni, gdzie z powodu ogromnych opóźnień tych wykonawców budowy musiały zostać dokończone przez inne firmy. Natomiast 800 metrów to ostatnie zaległości z 2018 roku. Mowa tu oczywiście o drugiej nitce estakady na obwodnicy Koszalina, którą według kontraktowych terminów powinniśmy byli jeździć już od 6 lat. Dziękuję za uwagę. Film tradycyjnie pomógł mi zrobić Krzysztof Kleiner, za co mu serdecznie dziękuję. Natomiast filmy, które dzisiaj się wyświetlały, pochodzą z następujących kanałów, za co ich twórcom serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, Radek.